Dzień dobry. A dziś... No, dwa w lidze, dwa w europejskiej. Betis, Atletico, Napoli, Napoli. Dobra, dobra. Oj, to zbyt... Nie, kuźwa. Piłkarze mi się wymęczą na śmierć. Na bank już są tutaj zmęczeni po ostatnim spotkaniu. No. Fuck. Dobra, to tutaj zagramy pierwszym składem, a z Atletico rezerwą. Nie! Camacho! Nyang! Idzie Sweaty! Kurwa, nie idzie. Jej, jak się wyciągnął jak struna! Jeszcze jeden rzut rożny. Dawaj, Isco będzie wrzutka, spokojna wrzutka, nope. Fuck! To jednak nam ten obrońca jest jednak potrzebny, w tym momencie. No czemu lecisz zamiast go już pokryć, to ten napierdala w... Dwa? Siriżu? A. Szczęście dopisało nam w tej akcji. No, pewnie. Dobra. O kurwa, kto jest bakłażan, Rubinio? Boże! Jeszcze jedna bramka. Ruben Castro 3-0. A, idź pan. Nawet zmieniłem sobie taktykę, żeby lepiej mi się grało, aby zdobyć tę jedną bramkę, ale jak widać... Nic więcej nie trzeba dodawać na ten temat. 3-0. Nie udało się. Atletico Madryt rozgromiło Espanyol, a ja mam Atletico wyjść rezerwą. Jeszcze zawodnik zawieszony. Nie, no fajnie, no... Się pytam, ale z Atletico trzeba wygrać. Trudne wyzwanie przede mną. Ale nie takie rzeczy się podejmowało. Wow, przechodzę jak w masełko. Isco! Nie, Nyang! Czemu? Robinho 1-0. No, przegrywać z Betisem, wygrywać z Atletico. W 10 minucie grać z numerem 10 na plecach o nazwisku Robinho albo przezwisku. Jest gol na 1-0. A to dopiero początek, bo łatwo się wchodzi pomiędzy zawodników Atletico. Grają luźnie, szeroko. Kichnę, a tego bym nie chciał. O kuźwa. 1-1. Ja! Ale! No hopie ręka, nie? Ciu, zamiast karnego dyktować. Ja pizdam ty. Ach, długo żebym się cieszył. 3 minuty. Jest. Ale brama, ziomek! O! Ale gol! Ładnie jak klatę przyjął, ale piłka posłana w stronę bramki w niesamowity sposób, ale... jeszcze taką eskę sobie puścił, jak to wyglądało. Przepiękny gol! Dobry. Jest. What the fuck? Pa! Synek! O lol! Lol. No, brama, że tak powiem, z dupy. No, a tam ładnie zwiksowany obrońca. Curtis nie dał rady i 3-1. Już w 35 minucie taka ilość bramek. 3-2. To jest jednak Falcao. Super snajpa. Chociaż tym napastnikiem w 11 roku nie powinien zostać. Taki słabiutki. Lepszy od niego jest zdecydowanie Zlatan.
Ibrahimović. Messi Llorente to jest też dobry piłkarz. Wiedziałem, że tam zauważy. Ej! Kuźwa, nie wyszło to, co chciałem zrobić. Ej. Ale wydaje mi się, że ktoś z naszych obrońców został na spalonym. Kurde. Nie wiem, może to ja biegłem. A, zapowiadało się tak dobrze. A tu remis 3-3. Bramki, asysty. A tak dobrze się spisywał z pomocą. Jednak troszkę zabrakło zimnej krwi. Woda sodowa uderzyła do główki, że możemy wygrać z Atletico Madryt z takim dobrym rywalem. Teraz czas na Napoli. Jak chciałbym się skupić na Lidze Europejskiej i wygrać. Chciałbym tu wygrać, a nie wygrać. Starać się będę na pewno. Teraz dwa spotkania z Napoli. Nie no, chujowe stroje. Co oni tam mają? Dobra. Grają od trzech obrońców. No a czerwono najlepiej, nie? A kajczu ręki. O, dzięki ci żółto za takie coś. Sędzia jednak jest, nie wiem, ślepy. Masz piazu. Tam wchodzisz jak w masełko 1-0. No, w końcu piazu. Ogarnął, co się dzieje na boisku. Udało mu się ominąć obrońcy. Jest gol! 1-0. Na własnym stadionie z Napoli. O, Sergio Sanchez. To jest przecież chyba ten prawy obrońca, nie? Jak się nie mylę. No tak, jasne. O, grał znakomicie dzisiaj w tym środku obrony. Tylko Lucas Piazon. Udało mu się zdobyć bramkę w tym spotkaniu. No, te 1-0 może według mnie nie wystarczyć na tym wyjazdowe spotkanie z Napoli. Hez, zgadzam się, wymagający do garży. Wiesz, kiedy ci podpisze kontrakt? W maju. A nie teraz, wiesz? A, bo jak możesz nawet... No, on chce wiedzieć, co robić. O, za co? Pa, ciebie za rok nie będzie w tym składzie. Boliwia, tak, ja. Dobra, to mecz z Napoli. Drugi. A to jest, co to jest? Chyba jeszcze, nie, to... Chyba po tym meczu będą ćwierćfinały, no, tak. Chyba ćwierćfinały, jak się nie mylę. O, w zielonych strojach dawno nie grałem. Wypoczęci, zawodnicy. Dobra, ten Lugano jednak nie zagra sobie w pierwszym składzie jeszcze. Złomiorze jedne. Te prawe obrońcy ogarniesz mu szczyt środek? Dobra, ogarnął to. Ja nie ogarniam tutaj. Ja! What the fuck? O ja, pierdziuszko! Jeep! Robinho! Awansujemy do dalszej części, ponieważ w tej sytuacji Napoli musi wpierdzielić nam aż 3 bramki, a to jest chyba niemożliwe do wykonania. Jeśli wpadają takie bramki w tym spotkaniu, to się nie uchronią przed porażką i w tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że już awansujemy. Karny! Podyktował jednak, a przecież piłka była, nie? Jeszcze niech czerwoną podda. I? O ja pierdziuszka, no w bale kopnął, no patrz, dobrze zostawił i? No i tak to zostawił, że nie wiadomo, czy była piłka, czy noga, bo zasunięta kamera, no i co ja mam stwierdzić po tej akcji? Kamsik, kapitan drużyny przy piłce, wykona jedenastkę. Aj, bez szans. Myślałem, że będzie w tamtą stronę uderzał. No, 1-1, gramy w dziesiątkę. Cofam słowa, które mówiłem przy pierwszej bramce. O, jo, ci dwa. 2-1 znaczy się. Salajo. Ale pis gagają. Widać, że to były wiksy, bo piłka przez bandę przeleciała. Miałem dokończyć dzieła. Aha. Spoko. Czerwona kartka mnie zniszczyła. No, Silish w zawodnim meczu jak najbardziej uratował zespół. 2-1 na stadionie Napoli, ale to my awansujemy dalej. Jakaś ciekawa drużyna się dostała. Tak, Atletico Madryt przegrało z CSKA Moskwa. To jest dobra wiadomość. Słabiaki. Więc udało nam się awansować. Ciekawe, o już wiadomo z kim gramy. Z Hanowerem. Nie lubię przeciwko nim grać. Mają dobrych zawodników, szybkich nawet. Czemu ma ciężkie początki? Ciągle gra w pierwszym składzie i to są ciężkie początki w klubie. Nie, no... Serio?
will play Inter. Meanwhile, Malaga face Hannover. Wow, wow. Miał kontuzję i znowu dostał kontuzję. No, nieźle, nieźle. Podczas kontuzji dostał kontuzję. Jeszcze nie wyleczył się do końca z tamtej kontuzji i dostał kolejną. Ciekawe za co. O, Belgia. Belgia. Belgia? Dobrze. 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 Bardzo mi się podoba ta oferta. A siema. No to będziemy sobie grać nawet reprezentacyjne mecze, ale tylko te o punkty, a nie towarzyskie, bo towarzyski się nie opłaca grać spotkań. Więc później gramy sobie z Hanowerem jak najbardziej. To już jest ćwierćfinał. A na dzisiaj zakończymy to spotkanie, odcinek. No, w lidze nie szło mi najlepiej, no ale za to awans w dalszej części Ligi Europejskiej, to się liczy. Chciałbym podnieść ten puchar, jak już mówiłem. Mam nadzieję, że wam się podobało, że bramki były wspaniałe, że Robinho dzisiaj grał poniżej swoich oczekiwań. Cześć!